Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z Waszym ulubionym i moim filmem, czyli tak jak widzicie po opisie, jest to haul zakupowy i na wstępie muszę powiedzieć, że tak naprawdę to są zakupy z przeciągu kilku miesięcy. Teraz ja już wspomniałam, że zapomniałam o jednej kurtce, także szybko po nią zaraz pobiegnę, ale już Wam dokończę mówić. I zauważyłam, że ostatnio naprawdę pomimo tego, że w przeciągu powiedzmy kilku tych miesięcy, nie wiem, to 2-3 miesiące te zakupy są z takiego okresu, byłam naprawdę dużo razy w Lumpeksie i to jest moja zasada, bo często też pytacie, gdzie ty takie rzeczy znajdujesz. Ja uważam, że trzeba chodzić bardzo często w przeróżne miejsca. Ja te rzeczy znajduję w różnych Lumpeksach. Warto zaglądać na dostawę oczywiście, bo wtedy ten towar jest najfajniejszy. Ja już widzicie 10 wątków zahaczyłam. Chodziło o to, że po prostu zauważyłam, że tych rzeczy nie jest tak dużo jak na taki duży okres czasu i na ilość dosyć sporą wizyt w Lumpeksie. No ale tak jak mówię, po prostu stwierdziłam, że będę brać rzeczy, które potrzebuję, na pewno które mi się przydadzą. Zrobiłam zakupy jakiś czas temu w Lumpeksie takie większe, jeżeli chodzi o Vive Profit. Wtedy jakoś tak wpadłam, bo mnóstwo rzeczy fajnych i po prostu je pokupowałam, ale ostatnio je wykorzystywałam cały czas do różnych zdjęć. Zrobiłam Wam haul na Instastory, także stwierdziłam, że tego Wam nie będę pokazywać. Pokażę Wam to, co mam nadzieję, że nie pokazywałam, także lecę po kurtkę i zaraz wrócę z zakupami. I jak tak już może Wam ją zapowiedziałam, to od razu pokazuję. Zdecydowałam się, że mogę sobie pozwolić na jedną kurtkę nową w szafie, ponieważ ostatnio się sporo pozbyłam okryć wierzchnik na mojej wyprzedaży, także ona jest cała taka jakby troszeczkę powiedzmy wężowa. Tu ma futerko i w środku ma również dużo, dużo futerka, także jest bardzo ciepła. Także to już jest taka super kurtka zimowa. Zaraz postaram się Wam pokazać na sobie i ona kosztowała 20 zł. Także myślę, że to jest fajna cena. Nie była na wagę, tylko była wyceniona, bo pewnie jakby była na wagę, to była wiele, wiele droższa, ponieważ jest dosyć ciężka. Także jestem z niej bardzo zadowolona. Podoba mi się, wydaje mi się, że jest w trendach, także powinna w niej śmigać. Następna rzecz. Została kupiona, słuchajcie, w Lumpeksie w Łodzi za, nie wiem, nie mam metki, oderwałam, ale wydaje mi się, że to było 3,50. Wtedy był w ogóle dzień jakiś taki super przeceny. Także od dawna szukałam białych garniturowych spodni i oczywiście możecie znaleźć na przykład w Zarze, w H&M-ie, ale tamte spodnie kosztują 200 zł zazwyczaj i nie do końca też krój mi odpowiadał. Mam marynarkę z Zary, którą kupiłam dawno, dawno temu i po prostu nic prawie do niej nie pasowało. A te spodnie są niby klasyczne, takie białe, ale tutaj są takie bardziej rozszerzone. Powiem Wam, że na sylwetce wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Jestem zadowolona, no i w taką cenę. Obawiałam się, że będzie problem z nimi taki, że nie będą pasowały mi do tego kolorystycznie, do tej marynarki, ale pasują perfekcyjnie. Jak wiecie, odcieni bieli jest mnóstwo, także udało się, no i jak za taką cenę to rewelacja. I w tym samym Lumpeksie znalazłam koszulę, ona też myślę, że mogła kosztować 3 zł. Na metce jest napisane Silk, ale to jest jakby firma, ale wydaje mi się, że jeżeli firma nazywa się Silk, to koszula też jest jedwabna, ponieważ jest naprawdę świetna w dotyku. Niestety nie ma metki, także nie mam potwierdzenia, no ale tak mi się wydaje, także jest to taka jakby koszula nocna i ja na pewno w niej nie będę spać, ponieważ dla mnie to jest niewygodne. Ja lubię jednak w bawełnianych, takich zwykłych koszulkach, w zwykłych spodenkach zazwyczaj spać, także że stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądała, często robię zdjęcia w szlafroku, w piżamie, a właśnie taka zarzucona koszula na bieliznę może wyglądać efektownie do zdjęć i po prostu no, jest w stanie idealnym, nie ma żadnej wady, kosztowała 3 zł, tak jak Wam mówiłam, można też z nią pokombinować, żeby założyć ją na taką narzutkę, na przykład na sukienkę, także myślę, że to był super zakup. Następnie w Białymstoku, jak Wam, także jak widzicie, ja zaglądam do Lumpeksów w przeróżnych miastach i po prostu sobie tutaj zbierałam przez kilka miesięcy te rzeczy, żeby Wam pokazać. Znalazłam oto takie buty. Nie wszystkim się one spodobają. Jest to firma Nike. Nie do końca wiem, jaki to jest model. Są całe srebrne i tutaj mają takie czerwone dodatki. Są bardzo wygodne w moim rozmiarze, także w ogóle ja mam jakiegoś farta. Jak zwyczaj są buty w Lumpeksie, to są właśnie 38. Także one mają 24, to są, jest 38,5 i mają dokładnie tyle, ile ja mam, 24,5 cm wkładki. Wydaje mi się, że to jest taki model, wiecie, do jakichś dresików bardziej. I słuchajcie, one kosztowały 7 zł chyba, bo to też był jakiś dzień typu minus 70% chyba, czy nawet minus 90%, także naprawdę one były tak tanie, a są naprawdę w super stanie. Nie czyściłam ich jeszcze ich nie nosiłam, wyczyszczę je i myślę, że będą jak nowki.
ostatnio też bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć paski skórzane, bo teraz jest taki właśnie jesienno-zimowy czas, no i właśnie lubię nosić swetry, takie jak mam teraz na sobie, więc fajnie wygląda taki sweter właśnie do jakiegoś dużego czarnego paska. Ja mam wszystkie paski typu Crop, Sinsay, nie wiem, Rizert za 20 zł, także one są jednosezonowe, są bardzo fajne, ale wiecie, szukałam czegoś skórzanego. Mam jeden czarny pasek z Levisa i go noszę namiętnie, także stwierdziłam, że może uda mi się coś innego kupić, no i ten ma rewelacyjną klamrę, jest ze skóry naturalnej. Firma to jest, wiecie, jakaś no name, ale jest naprawdę świetnie wykonany. Widać, że to jest taki pasek na lata i on, słuchajcie, kosztował naprawdę niewiele. Teraz nie pamiętam, bo był na wagę, a jest dosyć ciężki, ale pomimo tego chyba to był jakiś tańszy dzień. Albo nawet nie, ja chyba go kupiłam w Vive Profit na sztukę, teraz sobie przypomniałam, ten drugi kupiłam na wagę, więc on kosztował chyba 8 albo 10 zł, tak mi się wydaje. I ten tak samo kosztował, ten kosztował 8, a tamten 10. Dobra, wszystko mi się ułożyło w głowie. I słuchajcie, ten pasek po dwóch stronach ma taki jakby napis H złoty. I tutaj jest cały wężowy, czarny, klasyczny. Myślę, że taki vintage pasek będzie mi pasował do wielu rzeczy. I co jest super, to to, że on jest bardzo tutaj w talii malutki. Także mi się rzadko trafia, żebym znalazła paski dobre dla mnie. A ten jest właśnie odpowiedni, ten jest troszkę duży, także bardziej muszę go nosić na biodrach niż na talii. Także takie to są moje dwie zdobycze, bardzo się z nich cieszę, bo będę na pewno je długo używać. Kolejna rzecz to torebeczka, taka mini. Obiecałam sobie, że już nie będę kupować torebek, bo mam sporo. No ale słuchajcie, ta jest takiej jakby koronki, cała w koralikach, taka malutka. Nie mogłam się oprzeć i ona kosztowała coś około chyba 3 zł, jakoś naprawdę niewiele. Nie pamiętam nawet, w którym lumpeksie kupiłam, ale możliwe, że w lumpeksie w Wołominie. Także jak widzicie, trzeba po różnych miastach jeździć i szukać. Bardzo mi się ona spodobała, stwierdziłam, że to będzie taki fajny modowy akcent. Nie była droga, także mega się z niej cieszę. Bardzo mi się podoba, jak tak na nią patrzę w ogóle, to nie mogę się doczekać, aż ją założę. Tą rzecz to kupiłam chyba w ogóle jeszcze na pewno przed wylotem na Sardynię, bo chciałam ją wziąć ze sobą i ostatecznie zapomniałam ją spakować, bo się suszyła. Robiłam pranie na ostatnią chwilę i tak to wyszło, ale myślę, że mogłam kupić ją z 3 miesiące temu. I jest to sukienka z takim tygrysem. Trochę taki kojarzy mi się trochę ze stylem vintage, na takich ramionczkach. I słuchajcie, ma taki czederski tył. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale to są takie wycięte plecy. I ona kosztowała chyba 5 zł albo 4, także naprawdę była bardzo, bardzo tania, ale no widzicie, zapomniałam ją wziąć na wczasy i pewnie założyłam dopiero w przyszłym roku niestety. No dobra, teraz Wam pokażę coś, co kupiłam wczoraj, czyli to jest najświeższa rzecz i jak ja ją zobaczyłam, to dosłownie oszalałam. Dawno mi się tak bardzo jakaś rzecz nie spodobała w lumpeksie i jest to koszula, taka kremowa, to jest mój ulubiony kolor. Tu ma takie rękawy i ściągacze, może w tą stronę Wam pokażę. Tu ma bardzo wąską talię, która jest na taki zapinany zameczek i tutaj, jak widzicie, takie bufki powstają z tyłu. I z przodu ma taką kokardę, także wydaje mi się, że to jest w ogóle na moje sylwatki idealna rzecz. Ja jeszcze nie mierzyłam, bo kupiłam ją wczoraj, także za chwilę na filmie przymierzymy ją razem. To jest MK firma, to jest w ogóle jakaś taka, wiecie, randomowa, totalnie przypadkowa, ale kosztowała 10 zł, bo była na wagę i powiem Wam, taki sztos, wygląda jakbym kupiła ją w Zarze za 200 zł. Także mega, mega mi się podoba. Będąc właśnie w Vive Profit, szukając rzeczy do mojego ficiku, znalazłam też taką koszulę i ona była bardzo tania, bo to był dosyć tani dzień, także wydaje mi się, że ona mogła kosztować maksymalnie 6 zł chyba. Jest cała w zebrę, ja bardzo lubię taki motyw. Tutaj na dole ma ściągacz. Jest to jakaś firma? New Yorker, słuchajcie. A bardzo ładna. Także widzicie. Mega mi się spodobała, już ją widzę właśnie, bo ona jest bardzo przewiewna w lato do jakiejś białej spódnicy, japonki czarne i dla mnie to już jest perfekcyjny look. W ogóle wydawało mi się, że tych rzeczy jest bardzo mało, a jak teraz patrzę, to coś tam udało mi się kupić, ale jak widzicie, to są takie rzeczy raczej klasyczne, które faktycznie będę nosić. Następna rzecz to Polar The North Face. Stwierdziłam, że kupię taki klasyczny czarny Polar. Oczywiście nie będę go nosić na co dzień, ale co roku jeżdżę w góry. Czasami jeżdżę nawet 2-3 razy do roku i po prostu przydaje się. A wiecie, takie rzeczy są drogie i po prostu szkoda jest wydawać raz na jakiś czas. Także
super. The North Face ma raczej dobrej jakości produkty. Ja mam Polar czarny, o wiele grubszy. Nawet nie jest Polar, tylko to jest taka bluzka termiczna, pomyliłam się. Mam Polary 2, mam też bieliznę termiczną, natomiast Golfu takiego, a jeszcze z Golfem nie miałam nigdy. I to kosztowało chyba 6 zł, to jest ameczka, czyli w sumie mój rozmiar, chociaż to powinno bardzo opinać, więc może SK byłaby lepsza, ale w Mepexie nie ma opcji wyboru, także mega się cieszę. Szybko nam poszło, w sumie. I na koniec, ostatnia rzecz, którą nie kupiłam w Lumpexie, ale kupiłam na Vinted, także warto tam zaglądać. Ja naprawdę co jakiś czas, w ogóle bardzo często zaglądam, zaznaczam sobie serduszka, daję, co mi się podoba, a potem raz na jakiś czas robię takie większe zakupy. I jakiś czas temu już, też myślę, że z 2-3 miesiące temu, kupiłam taki przepiękny Polar. Miśnie niedźwiadki białutkie. Jest tak ciepły, w ogóle teraz jak mam pieska na 10 dni do pilnowania, to właśnie na spacer idealnie się sprawdza, w ogóle w zimie też myślę, że będę go nosić, bo jest naprawdę cieplusi, super wygląda, trochę pogrubia, wiadomo, to jest taka rzecz, że no nie da się w niej dobrze wyglądać sexy, szczupło. Minusem jest to, że była po prostu ta kieszeń, ale słuchajcie, takie Polary teraz są super modne i chodzą na Vinted po 100-200 zł, a ja go dorwałam za 28 zł. Także mega, mega mi się udało, także wybaczam tą kieszeń. No i w sumie to by było wszystko w tym filmie. Ja za chwilę lecę kręcić przebitki, które już wy widzicie. Dajcie znać, czy... A! Właśnie mi wrzos spadł z okna, bo jest taka okropna wichura. Dajcie znać, czy takie filmy Wam się podobają, chociaż wydaje mi się, że tak. Ja w ogóle powinnam te rzeczy z Lumpexów odkładać na początek i później nagrywać, a ja je rozkładam po całym domu i nie wiem, czy wszystko zebrałam, co ostatnio mi się udało zakupić, ale mam nadzieję, że przypadły Wam one do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy ostatnio złapaliście fajne rzeczy. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie wpadajcie, a w ogóle nawiązując jeszcze do Vinted, to ja zawsze miałam aż plom sale na Instagramie, natomiast teraz też założyłam Vinted, ponieważ wiem, że tam są tańsze wysyłki, Wam też jest wygodniej tak kupować, także wpadajcie na moje Vinted aż plom, tak jak na YouTubie, na Instagramie, wszędzie mam taką samą nazwę, także słuchajcie. To koniec, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, pa pa!